polski odbiorca coraz bardziej upodabnia się do odbiorcy z zachodu, czyli stawia na jakość, stawia na sposób podania, na czystość lokalu, na to, żeby było przyjemnie i estetycznie. I myślę, że zarówno restauratorzy podążają za tym trendem, jak też my, dostawcy, też musimy ten trend jak najbardziej brać pod uwagę. W związku z tym to są takie oczywistości może dla nas, ale wiemy, że napój w papierku, w przysłowiowym kubku papierowym nie przystoi w restauracji serwowanej, tak? Nie przystoi w restauracji, gdzie chcemy podać jakościowo dobry produkt. W związku z tym tam opakowania, które powinny się pojawić w ofercie, są to opakowania małe, szklane, gdzie tak zwana jakość tego serwisu i konsumpcji jest najwyższa, bo zupełnie inaczej smakuje produkt podany na stół w szklanym opakowaniu, otwartym w obecności konsumenta i skonsumowanym bezpośrednio przy stole, niż na przykład przelewanym gdzieś, nie daj Boże, na zapleczu i dopiero wtedy w szklance podawanym konsumentowi. Więc to są, myślę, tego typu, nie powiem, że trendy, tak, ale standard i jakość, która jest wśród polskich konsumentów jak najbardziej wyczuwalna. Thank you.